Cześć, witajcie. Czy chcąc mieć mocny, fajny smartfon, trzeba wydawać majątek i kupować flagowca? Niekoniecznie. Można sobie kupić coś takiego jak nasz dzisiejszy bohater. Xiaomi 11T Pro. Zapraszam na krótką opowieść o tym, jakie są mocne i słabsze strony tego modelu. Na początek dwa słowa o tym, co w zestawie. W zestawie znajdziemy silikonowy pokrowiec oraz przewód USB i ogromną ładowarkę. Ona jest naprawdę duża i naprawdę ciężka, ale za to 120W. Teraz popatrzmy, jak wygląda nasze urządzenie. Przyznaję, że może się podobać. Tył ma fakturę szczotkowanego metalu, ale jednocześnie jest błyszczący i niestety bardzo szybko się brudzi. Nie udało mi się ustalić, co to jest za szkło, ale wydaje mi się, że chyba jest to szybka, a nie plastik, chociaż pod palcem jednak trochę się ugina. No i właśnie widzicie, jak fajnie i szybko to się brudzi. Szkoda, bo tak to telefon wyglądał całkiem na bajerze. Urządzenie ma solidną metalową ramkę, a z przodu jest szkło Gorilla Glass Victus, które też się brudzi, ale nieco mniej. Zresztą widzicie. Do ergonomii, pomijając oczywiście wielkość telefonu, zastrzeżeń nie mam. Przyciski są tam, gdzie być powinny. Gniazdo oczywiście też. Slot na karty, niestety tylko dwie nano SIM, jest łatwo dostępny. Znajduje się na dole. Na dole mamy jeden z głośników, a na górze plastikową wstawkę z kolejnym głośnikiem. Logo Harman Kardon. Wiadomo. I nadajnik podczerwieni. To jest fajna rzecz, bo możemy sobie za pomocą wbudowanej w telefon aplikacji zamienić naszego Xiaomi w pilota, chociażby do telewizora czy dekodera. Działa to całkiem fajnie. Chociaż Xiaomi zdecydowało się tu zastosować ekran AMOLED, nie dali czytnika pod ekranem. I bardzo dobrze, czytnik linii papilarnych wbudowali w klawisz włącznika i ten czytnik działa naprawdę super. Szybki, niewkurzający, bezbłędny. Również bezbłędnie działa system rozpoznawania twarzy, ale pamiętajcie, że nie jest to tak perfekcyjne zabezpieczenie telefonu jak odcisk palucha. A tak przy okazji to ciekawostka, można tutaj dodać, podobnie jak kilka odcisków palców, można dodać dwie twarze do rozpoznawania, czyli na przykład naszą twarz i szefa. Albo żony. Zależy od tego, komu bardziej ufacie. A skoro już o ekranie wspomniałem, to jest to AMOLEDowa matryca o przekątnej 6,67 cala ze wszystkimi oczywiście zaletami AMOLEDa, czyli głęboka czerń, mocne, dobrze nasycone kolory, ale całkiem naturalne. Oczywiście możecie sobie w menu dostosować natężenie kolorów do Waszych upodobań. Jest oczywiście szybkie odświeżanie 120Hz, jest HDR10+, jest również Dolby Vision. Ekran jest po prostu super, w słoneczne dni sprawdza się doskonale, w ciemności oczu nie męczy. Oczywiście musimy sobie odpowiednio skonfigurować ochronę wzroku, żeby nie było. Automagiczna regulacja jasności również działa jak należy. Żadnych, dosłownie żadnych zastrzeżeń względem ekranu nie mam. No może poza tym, że ma, jak na telefon w tej cenie, stosunkowo chyba szeroką ramkę, ale może to jest moje wrażenie. Na pocieszenie otworek na aparat do selfie jest stosunkowo niewielki. A jak już tu powędrowaliśmy na górę ekranu, to może kilka słów na temat komunikacji. Jakość dźwięku w głośniku słuchawkowym spoko, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Zastrzeżenie mam za to do działania czujnika zbliżeniowego. Ale wiecie dlaczego? Bo ja bardzo często rozmawiam trzymając telefon w ten sposób uchem. I jeżeli go trzymamy tak nie za dokładnie przy tym uchu, tak jak ja w tej chwili, jak to widzicie, to niestety czujnik zbliżeniowy świruje i czasem podświetla ekran, w związku z czym możemy polikiem coś tutaj na ekranie ponaciskać. Ja na przykład permanentnie włączam wyciszenie, a później się wkurzam, że ktoś mnie nie słyszy. Kiedy trzymamy telefon prawilnie, mocno przy uchu, nic złego już się nie dzieje. Oczywiście bezproblemowa współpraca z sieciami 5G, ze wszelkimi akcesoriami Bluetooth, z routerami, nawet z Wi-Fi 6. Co prawda ja takiego nie mam, ale tu już jest wsparcie dla najnowszego standardu Wi-Fi 6. NFC również jak należy. Wszystko w jak najlepszym porządku. A i głośniki zewnętrzne naprawdę dają radę, bo po pierwsze są duże, mają duże komory akustyczne, są umieszczone symetrycznie, więc nie jest to żadne oszukiwanie stereo z głośniczkiem słuchawkowym wykorzystywanym jako ten głośnik zewnętrzny główny. Brzmi to naprawdę bardzo porządnie i w sumie nie ma wstydu, skoro Harman Kardon się pod tym podpisuje. I faktycznie jest naprawdę dobrze. Głośniki grają w miarę czysto i donośnie. Oczywiście z natury są niewielkie, więc basu tu raczej nie doświadczycie. Czasem zdarza im się troszeczkę przesadzić sopranami, nawet bywają takie trochę, podkreślam, trochę agresywne, ale niemniej są to jedne z lepszych głośników w smartfonie, jakie możecie mieć w tej chwili na rynku. Wydajnościowo
No zapowiada się, że to będzie potworek, bo mamy Snapdragona 888, czyli jeden z najmocniejszych procków na rynku. Mamy 8 giga RAMu i 256 giga pamięci wewnętrznej, której niestety nie da się już rozbudować kartą microSD. No i powinno być naprawdę super, a jest tak w miarę dobrze. Jeżeli chodzi o takie bezpośrednie cyferki benchmarkowe, to absolutnie nie można mieć żadnych zastrzeżeń i powodów do narzekania. Natomiast powody do narzekania pojawią się, kiedy zapędzimy ten telefon do trochę bardziej wytężonej pracy przez dłuższy czas. No bo wtedy to on się zamieni nam w całkiem fajny ogrzewacz do rąk, na zimę teraz jak znalazł. Potrafi podjechać pod 50 stopni jak nic tutaj w rejonie na wysokości aparatu fotograficznego. Jak tu pomierzyłem termowizją, no to 5 dych było, pękło. Co najlepsze, pękły również stres testy. To znaczy żadnego stres testu ten smartfon nie ukończył, po prostu wyświetlał w pewnym momencie komunikat o przegrzaniu się, wyłączał aplikację i kicha. Nie powiem wam jak duży jest tutaj throttling, ale na bank jest, bo da się go nawet wyczuć jak sobie pogramy. No i prawdopodobnie będzie całkiem spory, niestety nie powiem wam jak bardzo. Niemniej bierzcie pod uwagę, że niekoniecznie jest to smartfon do długotrwałego grania. Dla wymagających wytrawnych graczy to raczej niekoniecznie bym go polecał. Ale wszyscy inni, zwyczajni użytkownicy smartfonów powinni być zadowoleni z tej wydajności. Z całą pewnością użytkownicy Mi 11T Pro będą zadowoleni z akumulatora. Bo po pierwsze, mamy tutaj pecynę 5000 mAh, która wcale nie przełożyła się ani na grubość telefonu, ani na jego wagę, ale za to przekłada się na to, że ten smartfon autentycznie jest w stanie pociągnąć 3 dni. Co prawda wiadomo, wtedy odświeżanie w dół, jasność w automacie, nie za dużo grania, nie za dużo nagrywania filmów, ale te 3 da radę bez jakichś koszmarnych wyrzeczeń. Przy takiej normalnej eksploatacji to ja osobiście ładowałem go dopiero pod koniec drugiego dnia. Jeden dzień to nawet na pełnej wytrzyma, przy maksymalnym odświeżaniu, przy maksymalnej jasności też skubaniec da radę, a co najlepsze i to jest największym hitem w tym telefonie, za pomocą tej wielgachnej ładowarki, która bierzcie pod uwagę nie w każdą listwę przypasuje, naładujecie go dosłownie w niecałe 20 minut, a jak go po prostu doładowujecie, tak tam macie trochę tej energii, no to nawet kwadransik wystarczy, już macie pełną baterię i to jest po prostu sztos i to jest rzecz, którą uwielbiam w tym telefonie. A co najważniejsze, chyba to szybkie ładowanie niekoniecznie przełoży się na ograniczoną żywotność baterii, bowiem sam telefon, jak go brałem w rękę podczas ładowania, nie był cieplejszy niż wszystkie inne konkurencyjne smartfony ładujące się z dużo, dużo niższą mocą. Ładowarka, owszem, robi się konkretnie ciepła, ale nadal daje się ją chwycić, nie oparzy was spokojnie, nic się nie pali, wszystko chodzi jak należy. Jedna uwaga, to 120-watowe ładowanie jest możliwe tylko z fabrycznym kablem. Przygodny kabelek, pierwszy z brzegu, no nie zawsze tu podejdzie. No i niestety nie podejdzie tu zupełnie podstawka do ładowania bezprzewodowego, bowiem ten smartfon nie obsługuje indukcji. Szkoda. Nie żałuję natomiast tego, jakie zdjęcia robi ten smartfon. Mamy tutaj 3 aparaty. 108 megapikseli jako główny, 8 megapikselowy szerokokątny i piąteczkę do makro. No i oczywiście z przodu 16 megapikseli do selfie. Jakie to wszystko robi zdjęcia? Aparat główny po prostu sztos. Tu w zasadzie specjalnie nie mam się do czego przyczepić. Może poza odwzorowaniem kolorów, które tutaj troszeczkę zbacza w kierunku błękitu. Błękit nieba jest po prostu śliczny. Dużo śliczniejszy niż w naturze. Taki nawet bym powiedział czasem wręcz przesłodzony. Z kolei inne kolory są czasem ochładzane. Ale to w pewnej mierze zależy od scenerii, w jakiej fotografujemy i od pogody, od światła. Kolejną rzeczą, na którą mogę troszeczkę pomarudzić, jest HDR. Kiedy fotografujemy w HDR-ze obiekt w ruchu, albo kiedy nam mocniej drgnie ręka, no to zauważymy, że te krawędzie niekoniecznie będą na zdjęciu idealnie wyrównane. Tak jakby jednak oprogramowanie miało troszeczkę problem ze sklejeniem idealnie równym tych wszystkich klatek, które wykonało do HDR-a. Problem występuje naprawdę sporadycznie, zatem zapomnijmy o nim. Warto natomiast przyjrzeć się jeszcze aparatowi szerokokątnemu, który również tutaj daje radę, chociaż no widać, że ostrość w brzegach, w skrajach kadru jest już gorsza, za to geometria obrazu spoko. I kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w przypadku aparatu szerokokątnego, jest niestety inne odwzorowanie kolorów niż w aparacie głównym, ale można nawet czasem uznać je za przyjemniejsze dla oka niż tego aparatu podstawowego. Aparat do makro
Daje radę, jest naprawdę w porządku. Natomiast przy fotografowaniu musimy dbać o światło, bo niestety matryca jest stosunkowo niewielka, jednak potrzebuje sporo światła, a kiedy przybliżymy się zanadto z aparatem, no to telefonem zasłaniamy niekiedy to światło. Jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, jeden i drugi obiektyw w zasadzie dają radę, chociaż tu polecałbym pozostanie przy głównym aparacie i skorzystanie z trybu nocnego. On naprawdę robi dobrą robotę. Jak już nie mamy wyjścia, możemy użyć aparatu szerokokątnego, ale trzeba pamiętać, że niestety tutaj efekty fotografowania będą nieco słabsze z racji specyfiki obiektywu. No i niestety, kiedy jest już naprawdę mało światła, no to zauważymy już jednak, że wchodzą pewne szumy, że jest też intensywniejsze odszumianie, no i czasem na przykład zamiast trawy wyjdzie nam ciemno, brunatno-zielona lawa. Fizyki nie da się szukać, ale mimo to ogólnie mogę powiedzieć, że aparat robi porządną robotę i robi dobre zdjęcia. Filmy również robi niezłe, chociaż zabrakło mi możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami bez przerywania zapisu. Mogę przejść na szeroki kąt, ale muszę niestety zapauzować nagrywanie, zatrzymać je. No i druga rzecz, która rzuciła mi się w oczy i trochę mnie niekiedy irytowała, to to, że zdarza się autofokusowi trochę zaszaleć. I kiedy nagrywamy, w pewnym momencie tracimy ostrość, zyskujemy, ten autofokus tak próbuje skakać. Też to się dzieje sporadycznie i raczej przy słabszym świetle niż przy dobrym oświetleniu. Niemniej efekt ten występuje i potrafi wkurzyć. Selfiaki w zasadzie bez zastrzeżeń, a pochwalę aparat przedni za to, że dysponuje HDR-em, który pomaga, kiedy za nami jest zbyt jasne tło. No i robiąc selfiaki, trzeba niestety uważać na jasne punkty, bo aparat dosyć łatwo łapie flary. Jeżeli chodzi o interfejs fotograficzny, poważniejszych zastrzeżeń nie mam, chociaż niestety Xiaomi z uporem maniaka chowa tryb makro, no właśnie nie między trybami, tylko gdzieś tam kurczę w górnym menu, co jest dla mnie totalnym nonsensem. Szczególnie, że aparat do makro, powtórzę, jest przyzwoity. No i na koniec jeszcze trzy słowa dosłownie na temat interfejsu, bo jak już przywołałem interfejs aparatu, to i o głównym kilka słów się należy. Mamy tutaj Androida 11 z nakładką MIUI 12 na ten moment. I jest to dosyć fajna nakładka, już wiele razy o niej mówiłem. Można ją używać w trybie płaskim, można w trybie zasobnikowym. Można skonfigurować ją sobie pod nas w dosyć szerokim zakresie. No i oczywiście Xiaomi dodaje sporo dodatków. Większość tych aplikacji firmowych to użyteczne rzeczy, no ale niestety na start znajdziemy też kilka... No nazwijmy to może niekoniecznie zbędnych, ale nie każdemu potrzebnych apek, jak chociażby, nie wiem, aplikacja Amazonu, dajmy na to. Na pocieszenie można ją od razu usunąć i po temacie. Zatem interfejs również myślę, że ocenię pozytywnie. No i teraz pora na podsumowanie. Czy przeważą oceny pozytywne, czy oceny negatywne? Moim zdaniem jest to smartfon prawie flagowy, ale nie flagowy. Jest to smartfon dla kogoś, kto wcale nie musi szpanować topowym, najdroższym smartfonem, ale jednocześnie oczekuje od urządzenia w miarę przyzwoitego poziomu. I ten przyzwoity poziom tutaj dostanie. Smartfon jest niebrzydki, chociaż niestety nie jest wodoszczelny. Robi przyzwoite zdjęcia, ma świetny wyświetlacz, ma znakomitą baterię i jeszcze lepszy system ładowania, powtarzam, 120 W. Ma bardzo dobre głośniki stereosymetryczne, ma nadajnik podczerwieni, którym można sterować różnymi urządzeniami, no ale niestety z drugiej strony nie ma na przykład mini jacka i nie ma miejsca na kartę pamięci. No i niestety w pewnych okolicznościach potrafi się zamienić w ogrzewacz do rąk, co niestety również przełoży się na spadek wydajności tego urządzenia. Zauważam to co prawda tylko najbardziej wymagających chyba graczy, głównie bo przy zwyczajnych aplikacjach raczej aż tak się nie nagrzeje. Niemniej jest to cecha, która moim zdaniem na tym poziomie cenowym, tak dla przypomnienia 2899 zł, nie powinna w ogóle już występować, a już na pewno nie w takim natężeniu, żeby z powodu wzrostu temperatury wykładał się na nim benchmark. No ale cóż, powiadają, że ideały nie istnieją, a tu na szczęście przewaga tych pozytywnych cech tego urządzenia jest zdecydowanie zauważalna. Zatem z całą pewnością nie odradzam zakupu tego telefonu, a wręcz przeciwnie, uważam, że w tej cenie jest to całkiem fajna propozycja, a jego zakup odradzam wyłącznie wymagającym graczom. I myślę, że na tym skończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a ja dziękuję oczywiście Wam za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Bądźcie z nami. Cześć!